Grzegorz, Greg, Gandrzewski. Grzegorz, Greg Gandrzewski po raz trzeci w organizacji Fame dotychczas. Nie do zatrzymania, dwukrotnie prezentując fantastyczne umiejętności parterowe, dwukrotnie wygrywając przez duszenie za pleców. Pokonał w ten sposób Maślane, pokonał w drugim występie Szeliego. Teraz czas na zmagania turniejowe. Będzie mógł korzystać z parteru, ale na razie na tarczach prezentuje umiejętności stójkowe. Są kopnięcia na korpus, są też kolana. Widać, że nad stretchingiem troszeczkę musiał pracować w ostatnich miesiącach, bo nawet okrężne kopnięcia na głowę pojawiają się w arsenale Grzegorza Gandrzewskiego, chociaż posiadając tak długie nogi, będzie ciężko te kopnięcia wyprowadzić w tak małej klatce, jaką będzie arena zmagań jutrzejszego turnieju w kategorii półciężkie do 93 kg. Przypominamy, wszystko będzie toczyło się w rzymskiej klatce. Tyle Grzegorz Greg Gandrzewski, jeśli chodzi o media trening przed galą Fame 22, a my zapraszamy na scenę jego rywala. Kamil Dazy Mataczyński! Dazy, człowiek, który wskakuje do tego turnieju na ostatniej prostej. Po fantastycznym występie i zaprezentowaniu swoich umiejętności w konfrontacji z Pasutem. Tam był nie do zatrzymania, zobaczymy, czy potwierdzi to jutro podczas turnieju na Fame 22. Widzimy eksplozywność, widzimy dynamikę, widzimy złość. Zobaczymy, czy to wystarczy, aby pokonać Grega już jutro w rzymskiej klatce. Umiejętności stójkowe, to jest zdecydowanie coś, co widzieliśmy w poprzednich walkach Taziego. Będzie musiał być może unikać zwarcia, unikać klinczu i starać się zaskoczyć rywala właśnie kopiąc, uderzając, bijąc brutalnie, stopując przeciwnika, ale czy tak faktycznie będzie odpowiedź już jutro podczas gali Fame 22 Ultimate. Na scenę zapraszamy bohaterów Grzegorz Greg Gandrzewski. Trzeci występ w organizacji Fame Grega. Do tej pory dwa razy wygrywał przez duszenie za pleców. Jutro wystąpi w turnieju. Limit do 93 kg bez problemu wypełniony. 87,600 to jest oficjalna waga Grega przed galą Fame 22 Ultimate. Na scenę zapraszamy jego rywala. Kamil Dazy Mataczyński. Po raz pierwszy w organizacji Fame skakuje do tego turnieju na ostatniej prostej. Czy w limicie wagowym będzie Kamil Mataczyński? Tak jest, nie ma najmniejszego problemu. 89,800 Tazi w limicie w kategorii do 93 kg. Panowie, face to face! Tu jest skupienie, tylko krótka uwaga rzucona przez Taziego, aby uważał na nogi w jutrzejszym pojedynku Greg. Jak to wszystko się potoczy? Który z nich zamelduje się w rundzie półfinałowej? Jedna runda trwająca 5 minut. W tym czasie to wszystko musi się rozstrzygnąć. Tazi czy Greg? Greg czy Tazi? Kto będzie górą? Odpowiedź już jutro podczas gali Fame 22 Ultimate. Ostatnie bilety dostępne na Fame MMA TV. Tam też zakupicie dostęp do gali w systemie pay-per-view. Ostatnie słówko przed jutrem kolejnych bohaterów tej drabinki turniejowej. Greg, dlaczego jutro zaliczasz hat-trick i wchodzisz do półfinału? Dlaczego twoja ręka idzie w górę? Bo jestem najlepszy. Jestem najlepszy w tym turnieju, więc jutro będzie hat-trick. Jutro będzie hat-trick. Chciałbym hat-trick poddań, ale jakieś przeleżenie też wpisuję sobie w to. Też będzie git. A słówko o Tazim, bo to jest rywal, który ostatecznie wskakuje do tego turnieju. Czy to jest rywal trudniejszy i czego się po nim spodziewasz? Bo też pewny siebie jest Kamil przed jutrzejszym starciem. Dużo mówi. I tyle.
Tyle sądzę o nim. Dużo mówi. Okej, okej. Tutaj... I szybko. Czasami za szybko. Tu się zgadzamy. Kamil, wchodzisz do turnieju na ostatniej prostej, natomiast no, wielkie oczekiwania są z twoim debiutem. Dlaczego jutro sprostasz temu wyzwaniu? Dlaczego Greg zostanie w tyle, a ty pójdziesz dalej? Dziwi się mojej stójki, mi się wydaje, że nie ma dobrego boksu, bo ktoś tam kopie, obala, ale nie, ja się nie dam tak łatwo obalić, jak inni jego rywale. Jest twardo z tą w nogach. Zapewnia, że będzie twardy w jutrzejszej konfrontacji Tazi, który zmierzy się z Gregiem podczas zmagania pierwszej rundy turniejowej na Fame 22 Ultimate. Dziękujemy panowie.